Ja może zacznę od wymienienia kilku tytułów filmów, czyli Pan Tadeusz, Mój Nikifor, Plac Zbawiciela, Alosz Brutka i wiele, wiele innych fabularnych i dokumentalnych filmów. Czyli to wszystko twórczość dźwiękowa, tak możemy nazwać, pana profesora Nikodema Wołłaniewskiego. Y tak, co prawda, z dokumentami jest nie jest to równorzędna jak praca, bo rzeczywiście, z, zaczynając pracę w, w wytwórni filmów dokumentalnych, która później do, dobrała również do nazwy swojej i fabularnych, i, fabularnych, i, tak. i fabularnych, bo rzeczywiście to była baza także fab, fabularna. Zresztą to zostało dodane to i fabularnych. O to, że robiło się dużo filmów fabularnych, natomiast jeśli chodzi o finansowanie wytwórni, to jak gdyby zwracano uwagę, jeśli chodzi o Fabułę, to Łódź i Wrocław, bo to były wytwórnie filmów fabularnych i cierpieliśmy jak gdyby niedoposażenie. Więc dodano to Fabularnych i rzeczywiście była to bardzo ważna produkcja i wiele świetnych filmów tam powstało. Ja przyznam, że jak pani tutaj wymieniła te tytuły. To one no, znakomite są znakomite filmy. Tak, Halo, Halo które rzeczywiście to były lata 70., koniec no tak, to lat 90., prawda? Tak, to był Rzeszewski, prawda? Tak, i Jachoda byli współreżyserami. I to jest już te, to tysiąclecie. Natomiast coś, co mi sprawia pełną satysfakcję, że do tej pory. Miliony widzów oglądają moje nazwisko, które jest i z razem są bardzo długie przez cały ekran w Janosiku, który to Janosik, są początek właśnie, lat. nie, to lat przede wszystkim powinna wymienić. No, no, może nie przede wszystkim, ale, bo rzeczywiście tego się nie uważa jako dzieło z tych dzieł filmowych, ale równocześnie jest takim zjawiskiem, które trwa. Tak, I, do tej pory jest, przecież mm. jest w telewizji emitowany. I, i, I zresztą jak już zaczynam od Janosika. Rzecz zabawna i w pewnym sensie, no już to stało się jakimś takim zjawiskiem wielopokoleniowym. Rzecz w tym, że były, te zdjęcia były realizowane na taśmie 35 do Janosika. Całość zresztą na tak zwane piloty, czyli na planie nagrywało się dialogi, do, żeby montować film, a później wszystko było na postcenku, efekty, udźwiękowienie pełne. Były i zgrywane w wytwórni filmów, tam, tam na Chełmskiej która jako w, na 35 piątce i standard 35 piątki to była prędkość 24 klatek na sekundę. Taki, prędkość kinowa, prawda i tak. tylko telewizja, która robiła filmy na szesnastce, prawda robiła na 25 klatek i dopiero później na 25 pięć klatek zaczęto robić też te filmy, które były dla telewizji, przez telewizję produkowane, natomiast tam te seriale Również były robione u nas na 24 klatki i cała postprodukcja, udźwiękowienie, dialog były nagrywane na 24 klatki, zgrane wszystko, pięknie obejrzane, a potem to szło do telewizji i szło na 25 klatek I do tej pory jest odtwarzane na 25 klatek, co powoduje, że wszystkie głosy naturalnie brzmiące w zgraniu ze studia są już troszeczkę wyższe i są takie trochę, trochę inne. Trochę inny, w, w przypadku, kiedy na planie mielibyśmy różnicę 4%, bo to jest ta, 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 ta różnica prędkości mniej więcej, to musimy przerwać nagranie, bo wiadomo, że ten dźwięk będzie zniekształcony. Ten dźwięk w tej chwili zawsze jest tak trochę zniekształcony, tylko jak rozmawiałem z kolegą, świetnym realizatorem, reżyserem dźwięku i pedagogiem, także jaskim Hamelą, że no chciałbym wreszcie teraz, kiedy istnieje ta możliwość, żeby przywrócić naturalną wysokość, on mówi, nie, ja sobie nie wyobrażam innego brzmienia pewno i to racja. I w pewnym sensie się poddałem, ale i Janosik brzmiałby, brzmiałby bardziej po męsku, czyli prawda? perepeczko. I, perepeczko tak. I w ogóle wszystkie dialogi, one wszystkie są już takie troszeczkę prze, prześmieszne, się zaczynają robić. Tak. Ale zachowajmy to. To jest no, takie nie, to już, to, to taki drobiazg na, na wstępie, gdzie właśnie okazuje się, że spotkanie technologii kinowej klasycznej i z y, technologią telewizyjną sp 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 sprawia jakieś problemy. Pan Tadeusz. pan Tadeusz i Wajda. Jak pan, się z Wajdą pracowało? Pan Tadeusz i Wajda to jest temat dla mnie w pewnym sensie trudny, jako że pan mistrz Andrzej Wajda, jak wszyscy o nim mówią, bardzo był przywiązany zawsze do swojej ekipy, do swoich ludzi, z którymi pracował lata całe i te, taką współrealizatorką dźwiękową przez wiele lat była Wiesława Dębińska. Wspaniała prawda, realizatorka, bardzo od, odpowiedzialna, prac, pracowita i z, z pomysłami. Yy, yy, pamiętam jak przeżywała na przykład wesele, jak było robione. Już była kolaudacja, już było zrobione, już właściwie przyjęte, ona nie tamten koń jeszcze, którym Jasiek pędzi, prawda, z tym Poprawić, nogiem, prawda. To trzeba prowadzić, tam jeszcze to już musi. Tylko, że właśnie przez tą swoją taką do, dokładność czasami Wydawało się, że utrudnia realizować zdjęcia. Zresztą to jest, operator dźwięku zawsze jest tym, który przeszkadza wszystkim innym w realizowaniu filmu. Bo czegoś, czegoś chce. I kiedy nadszedł czas robienia nowoczesnego filmu, Człowiek z marmuru, został, ta funkcja operatora dźwięku została zaproponowana mi. Troszeczkę się czy poczułem niezręcznie w stosunku do pani Wiesi. Ale, Wspania Propozycja wspaniała, ale równocześnie w tym samym momencie miałem troszeczkę wcześniej już złożoną propozycję filmu dokumentalnego. Krótki, to w sumie 15 minut był ten film dokumentalny. Przez Sergiusza Sprudina, wspaniałego operatora przede wszystkim, tak. który robi też samodzielne filmy i który się specjalizował także w zdjęciach morskich, żeglarskich. Już ileś razy płynął darem Pomorza w różne wyprawy. I zaproponował mi realizację dźwięku, bo powiedział: Tyle już zrobiłem tych zdjęć, tych żagli, wody, morza. To może z dźwiękiem, może będzie ciekawiej, prawda? Coś, coś będzie inaczej w stosunku do tych poprzednich filmów. I, i wziąć mnie w rejs Darem po Morzach, kiedy to w kwietniu wypływaliśmy, w kwietniu 76 roku wypływaliśmy z Gdyni, dopływaliśmy do Anglii. Tam w Anglii, w Plymouth. Zaczynała się y, 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 Toll Ships Races, prawda? czyli takie wyścigi wielkich żaglo, żaglowców przez ocean, płyniemy na Teneryfę, stamtąd na Bermudy, z Bermudów płyniemy do Newport, Rhode Island i stamtąd płyniemy do Nowego Jorku, gdzie bierzemy udział w wielkiej paradzie żaglowców na Hudson River 4 lipca święto no, 200 Stanów Zjednoczonych. Ja powiedziałem, no mistrz Wajda, tak, wspaniale, ale rób, i to otwiera mi jak gdyby inną klasę, taką, taką top klasa w, w, w kinematografii, ale równocześnie to się nie powtórzy. I wybrałem Sprudina. I muszę powiedzieć, że nie żałuję. Nie żałuję, bo do, do dzisiaj mam te obrazy nie tylko gdzieś na slajdach, które utrwalono, ale już mniej ważne tamte slajdy, ale właśnie to, co zapamiętałem z tych czasów płynięcia i że rzeczywiście się okazało, że na takim żaglowcu jest mnóstwo ciekawych dźwięków. A start, na przykład, do kolejnego odcinka tego, tego wyścigu. To jest taki łomot, taki hałas, tyle hurgody, jak się to ciągnie po stalowych wantach, prawda? Chłopaki pohukują komendami, kiedy ciągną, to strasznie ciężkie reje tam przekręcają jak z, z jakieś zwroty, że to było coś zdumiewającego. I więc tam miałem krechę na ileś lat? Uwajdy. Uwajdy. No tak, nie wiem, że jeżeli ktoś mu odmawia, to właściwie no, trzeba to wstrzymać. Później znowu się coś złożyło, że zaproponował mi film o korczaku, tylko ja w tym momencie byłem w trakcie realizacji już już trwały, i ja powiedziałem, no ja podpisałem umowy i nie, nie uważam, że bez względu na to, jaki to jest film, trzeba z honorem nie, nie uciekać, nie, nie uciekać, prawda? Albo lepszy reżyser mi zaproponował, tylko to trzeba do końca doprowadzić. I tak doprowadziłem, więc się rozminałem. Tym więc drugą miałem krechę. No i potem, jak przyszedł Pantadeusz, to doszedł troszeczkę okrężoną drogą, bo tam Pantadeusz był realizowany w, kop, w koprodukcji francuskiej, właśnie europejskie tam były pieniądze. I mistrz, który był zdegustowany generalnie właściwie dźwiękowcami, dźwiękiem polskim, i stwierdził, że no wreszcie będę miał prawda, lepszych ludzi. I na planie by, byli dźwiękowcy francuscy. Którzy nie znali w dodatku języka i no rejestrowali no tak, tak. po prostu to, co to, 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 to było. Fakt, że mieli może lepsze mikrofony. Prawda? Lepszy tak, sprzęt. Tak, tak, lepszy, tak, lepszy sprzęt. A poza tym, yy, też to jest dosyć ważne, Pantadeusz jest to właściwie trochę forma teatralna. Tam są. Takie otwarte tak. dialogi. Tam nie ma tej, tej takiej fabularnej intymności, tak. szeptania, mamrotania, czy jak w placu zbawiciela, gdzie są bardzo ciche sceny, prawda? Takie bardzo, bardzo osobiste i wtedy to złapanie w ogóle tego dialogu na 100%, jak to się mówi, czyli tego z planu, jest, bywa bardzo trudne i wymagające dla wszystkich, dla całej ekipy, i dla aktorów, i dla, dla nas. No, a pan Tadeusz był bardziej otwarty, prawda, dialogowo, że podawanie tekstu jest już trochę takie teatralne, kostiumowe że No i rzeczywiście jakoś się udało fakt, że później mieliśmy. Ale to mnóstwo... chyba trudniej taki dźwięk do tego zrobić, bo tam bardzo dużą rolę odgrywał właśnie zgadza dźwięk się, panu Tadeuszu. Zgadza się, zgadza się od, olbrzymią rolę dźwięk odgrywał. I to słowo, prawda to słowo, które tak. tutaj było pierwsze. Tak. I zostałem zaproszony. Przez Małgosię Przedpełską, Małgorzata Przedpełska, też postać w, w świecie dźwiękowym filmu, która była ukończyła też wydział reżyserii dźwięku w Akademii Muzycznej, czyli to jeszcze było PWSM, już w tej chwili nie pamiętam jakie to były nazwy. i Najpierw była asystentką operatora dźwięku, ale potem zostawczym matką stwierdziła, że nie, to człowiek, który jest na planie jest więźniem planu, a jeżeli ma się dziecko, to trzeba panować nad swoim czasem i została konsultantką muzyczną. I później świetnie to robiła i stworzyła swoje własne, własną swoją firmę, i właśnie firmę, już bazującą także na nowoczesnym sprzęcie, i zajmowała się postprodukcją dźwiękową. I ona, i ona się do mnie z, zwróciła, żebym tę postprodukcję wyreżyserował. I mistrz wyraził zgodę. Tak, tak. Nie wiem jak to prawda, ale wyraził zgodę i rzeczywiście było to ciekawe przeżycie. Ta warstwa dźwiękowa była znakomita. W tak. I, I właśnie w tym, że dostaliśmy te dialogi, te wszystkie te, te dialogi, które, no i trzeba było stworzyć resztę. Tak, tak. się złożyło, że no, nagrody, z reguły nagrody orły, prawda, te przypadają firmom, które są widziane, obejrzane, oczekiwane, prawda, czasami zaskakujące i, tak i na też pan Tak Tadeusz... kilka tych nagród pan zdobył właśnie orłów. Rze rzeczywiście trzy, trzy, trzy ory, tak. il il ileś tam nominacji. I wówczas y także za dźwięk, za, dź za dźwięk też y dostaliśmy nagrodę. Tam było tylko moje nazwisko wymienione, tymczasem Francuzi też to realizowali, prawda? Właśnie na, na planie realizowali. Nie wiem nawet kto, wytypał, że to ja, tylko moje nazwisko to jest, tutaj było na w, wymienione. I pamiętam, jak było wręczanie, to ja właśnie powiedziałem na, na, na wstępie, że mistrz zazwyczaj, jak mówi o swoich filmach, to ma pomysł, Wizjonerski, widzi obrazem i że widzi obraz. A to był chyba pierwszy film, kiedy dźwięk był na, na, na początku. Kiedy było to słowo Miskiewicza i dlatego bardzo dbaliśmy, żeby to słowo ocalić, prawda, i żeby zachować dźwiękiem. i stworzyć świat, prawda, ten wokół. I to była duża przyjemność, właśnie budowanie tych nastrojów, nastrojów pewnego rytmu muzyki, muzykę, którą Kilar wspaniale komponował i tutaj też mieliśmy wpływ wspólnie na to. Jak rozkładać tę muzykę? Którą muzykę? Jak przykładać, że do tego doszło, że kroiliśmy muzykę Killara? Małgosia, na przykład te polone, poloneza, czy też cały przemarsz w armii napoleońskiej, to pozmieniała w ogóle w stosunku do ujęć, żeby to miało ładniejszą frazę i lepiej pasowało do takiego rozwoju. Ale właśnie też nawet takie fragmenty, które niby były konkretnego miejsca, to też kroiliśmy, bo okazywało się, że można było przerwać, zrobić pauzę i ten dialog wtedy wpadał w ciszy, prawda, czy zrobiło się pauzę, a nie tak, że muzyka gra pod spodem i, i, i właśnie jak nie słuchała słowa. I okazało się, że to wszystko było możliwe właśnie także dzięki nowoczesnej technologii postprodukcyjnej, która sprawia, że y, mamy wielkie możliwości i wielką przyjemność po prostu w możliwości operowania, ale rzeczywiście y, to, co się dzieje na planie w tej chwili, jeśli chodzi o dialog, staje się bardzo ważne. I, i tak jak tak. dawniej mówię, o trudno, nie da się tego dialogu zrobić, na planie to wszystko posynchrony trzeba zrobić. A w tej chwili współcześni aktorzy nie potrafią robić posynchronu. Nie boją się tego, tego zjawiska, kiedy muszą stanąć przed ekran, ekranem i mówić synchronicznie to, co kiedyś to, co powiedzieli na, 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 na dzieje, planie. Tak. Starsza generacja to potrafi. Tak. Młodsza generacja bardzo się tego boi, dlatego też musimy się starać, żeby ocalić ten dialog z planu i wydobyć go, no i później go obudować no, na tym światem. Zresztą to było marzenie już Kilkadziesiąt lat temu w świetnym miesięczniku kino były takie wkładki, w, nie na papierze kredowym, czy takim, takim dobrym, tylko niby gorszym, ale gdzie były teoretyczne rozmowy, wkłady i było takie z rozmowy z kilkoma realizatorami dźwięku. Rewolucja na ścieżce dźwiękowej. I tam właśnie Małgosia Jaworska, też świetna. Reżyserka, operatorka dźwięku i mnóstwo dokumentalnych filmów zrobiła, powiedziała, że jeśli chodzi o fabułę, to marzyłoby się, że mieć z planu wyrzeźbiony dialog, a później resztę móc, móc robić samemu. Prawda? Wszystko, wszystko dookoła, wokół tego, stworzyć ten świat, który będzie odpowiadał scenie, filmowi, w ogóle narracji całej, bo świat rzeczywisty wokół miejsca i i żeby stworzyć świat dźwiękowy wokół, dia, wokół dialogu, który już jest, bo świat dźwiękowy w rzeczywistości często jest inny i w ogóle nie odpowiada temu, co yy, widzi kamera. Ale kamera ma jak klapki konia, prawda? Takie to, co widzi obiektyw, to widzi kamera. A co się dzieje po prawej, z tyłu, z góry, to kamer, kamermana już nie obchodzi. Natomiast, tak jak siedzi tu w studiu, ja słyszę w tej chwili samolot, który przeleciał. Ten mikrofon może już nie słyszy, bo mikrofon jest przystosowany do właśnie bliskiego planu. No ale pan ma też. Wyostrzony Ta. słuch na wszystkie dźwięki. No, jak słyszałem, mieszkańcy dookoła nie mają wyostrzonego słucha, a jednak, jednak słyszą samolot. Panie profesorze, właściwie na zrobienie tej ścieżki dźwiękowej to składa się i muzyka. I sam dźwięk, który jest przystosowywany do słowa, prawda? Czyli jakby trzy warstwy, słowo, muzyka i dźwięk. No, słowo, muzyka i dźwięk, prawda, jako tak. Rzeczywiście są tutaj, jeśli mówimy o filmie fabularnym, bo to przy filmie fabularnym rzeczywiście tak się wyodrębniają te strefy pewne, że słowo, które jest tutaj najważniej, najważniejsze, czy to, to słowo, które jest w scenariuszu, Właśnie zaznaczę, że w scenariuszu, czy w scenopisie jest napisane to, to, to słowo, a więc jest w wyobraźni. Jest ważne, żeby wszystkie te słowa, które były zapisane, żeby były, żeby doszły do nas, prawda, żeśmy my odbiorcy ode, odebrali i to jest jeden z bardzo ważnych elementów, bardzo trudnych. I jako, jak rozmawiam z kimś po raz pierwszy i się pyta, kim, kim jestem, mówię, no, że operatorem dźwięku, że no to pierwsze pytanie, dlaczego nie rozumiemy dialogów w filmach polskich. No, dlaczego, dlaczego, jest to zasadne pytanie. Dlaczego? dlaczego no, no ja muszę głęboko weschnąć i zaczyna tłumaczyć, ile się na to składa aspektów, gdzie podstawowym jest w ogóle powiedzenie tego dialogu. Że jeżeli dialog jest niepowiedziany, to ja nie nagram. Nie ma takiej możliwości, jeżeli został w ogóle niepowiedziany, wszeptany, połknięty, nie, niedopowiedziany. Państwo w, w studio znają pewnie osoby, które mówią dynamicznie, ale potem końcówkę zjadają, koniec oddechu i zaraz, co on tam dopowiedział? że w momencie, jeśli się widzi, to czasem można zobaczyć z ust właściwie, co dopowiedział, z logiki tak. można powiedzieć. No, tak, właśnie, z logiki, z, z kontekstu, także wynika, tak. co powiedziała tam już. Za, zamierając całkiem głosem, prawda, ale nie, to, to właśnie aktor musi powiedzieć w sposób absolutnie naturalny, ale równocześnie, żeby wszystko było powiedziane. I Czyli to co, jest... aktorzy są źle uczeni, i, czy? Jest to problem, bo, Może to maniera bo, 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 jest. bo reżyserzy się boją aktorów teatralnych, którzy są uczeni, żeby mówić tak, żeby było słychać. Gdzieś tam w, w, w głębi teatru, na drugim balkonie, żeby było słychać, i wtedy mówią nośnym głosem. Wszystko muszą mówić nośnym głosem, bo w ogóle nie ma mowy o intymności, prawda? Jakiejś, tak. Tak, i, I tutaj film bije na głowę teatr, bo film jest w stanie się zbliżyć, i kiedy można wtedy mówić małym głosem, rzeczywiście, a wszystko jest czytelne, ale my jesteśmy blízko, mikrofony są blisko, proszę. natomiast Aktorzy tacy mówiący teatralnie, mówiący wdzięcznie, to w, dla reżysera to jest sztuczne. Nie, to, to musi być naturalne, prawda? Tak, już wszystko naturalne. No dobrze, i przychodzą młodsze pokolenia, które niby są też do teatru kształcone, ale w teatrze y, zawsze występują już też z mikrofonikami przy ustach, prawda? I na głośni nie na to idzie i myślę sobie całe szczęście, bo w ogóle wiemy, o czym oni mówią, co, o co mówią. A jak mówię, jest wyłącznie sam żywy dialog, to często mam kłopoty. To ja już wolę kino nawet niż, niż teatr, gdzie jest kiepsko podawane. A są aktorzy, którzy mówią absolutnie naturalnie, a to wszystko słychać. Chociażby tak jak Ania Dymna, która w Janosiku już występowała tak. jako młodziesieńka dziewczynka i do dzisiaj przecież ona mówi z takim cudownym spokojem. No tak, ale to jest klasa a, sama w sobie. Cudownym spokojem wszystko mówi, prawda, i z jest ciepłem, nie, nie musi w ogóle podnosić głosu, a wszystko słychać, prawda, i, i wcale się nie myśli, że, że ona coś sztucznego w tym ma. Nie, jest to jest to ona cała właśnie w, w takim głosie, właśnie mnóstwo aktorów, świetnych aktorów i tą swoją klasę ma. W tym, jak mówią, właśnie jak, jak brzmią, jak Marek Kondrat, prawda, jak mówię, czy, czy też Jerzy Sztur, prawda, ojciec, który zawsze, jak mówię, ma ten ma ten spisz charakterystyczny, że właściwie w ogóle nie musi y, podnosić głosu, i to wszystko jest dźwięczne i piękne. I mając na planie, jak mając na planie, prawda, mając obu, ojca i syna. Szturów na, na planie, kiedy obaj grali, zauważyłem, jaka różnica energetyczna pomiędzy nimi była kiedyś. Kiedy właśnie syn mówił dużo bardziej nowocześnie, tak jak gdy płytko głosem. Był, miał, nie miał tego, tej dźwięczności, tej dźwięczności naturalnej nie miał, ale zauważam, że teraz on już mówi. Też spokojnie, naturalnie, ale już jest to dużo dźwięczniejsze. Tak jak gdyby te lata właśnie Robią grania, swoje. prawda, swoją, że wie, że mówi, może mówić naturalnie, ale musi równocześnie podtrzymywać energię tego słowa. Więc właśnie więc pani spytała o te warstwa. Ja się zatrzymałem na dialogu, bo wszyscy się na tym potykają. A film ma to do siebie, że. O ile nie jesteśmy w domu, nie mamy pilota, nie możemy zrobić pauzy, bo mamy dysk z pamięcią cofnąć i spróbować przesłuchać trzy razy, żeby się domyśleć, to tam to leci do przodu. A na planie problem jest z tym, że reżyser świetnie zna ten dialog i jak słucha, on wie, co mówią aktorzy. I on właściwie na planie przede wszystkim śledzi obraz, prawda, co, to, co widzi, jak to jest i czy w ogóle sam nastrój odpowiada, natomiast jak gdyby już nie słuchał merytorycznie. Dialogów, w sensie zrozumienia słów. Widz, który to, yy, słyszy te słowa po raz pierwszy, nie ma tego wzorca w głowie. Yy, tu może yy, przytoczę takie doświadczenie które przeprowadzał w Studio w Eksperymentalnym Polskiego Radia, które niegdyś istniało, prawda, i nowoczesne technologie, i tak. działania nad dźwiękiem prowadził pan Krzysztof Szlifirski, zresztą przez wiele lat także dziekan naszego wydziału na Uniwersytecie Muzycznym, ten reżyser dźwięku, który robił takie doświadczenie, że był tekst nagrany, lektorski wręcz, taki na, 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 na taśmie i okrawał prawda, częstotliwości, tak zmniejszał prawda, filtr w takie te kolejne jakieś te częstotliwości, I najpierw było pełnym pasmem i zdejmował pasm, do, i żeby studenci powiedzieli, do kiedy rozumieją to, prawda, mieli zaznaczyć do kiedy rozumieją to. No okazuje się, że bardzo długo rozumieli. I stwierdził, że coś tu jest nie tak. I z następnymi grupami, grupami w następnych latach robi już doświadczenie, że zaczyna od tego najbardziej okrojonego dźwięku, kiedy słychać było, prawda, tak i potem tak stopniowo to się coraz bardziej odsłaniało i wreszcie, aha, wreszcie rozumiem, prawda, kiedy dochodziły te wyższe, bo nie, nie znali ludzie tego dźwięku i dopiero rzeczywiście informacja, która była w tym dźwięku i w tych tonach wysokich, zaczynała dochodzić, aha, to jest strzelisa nie. nie, nie. I, 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 I potem zawsze już robił te, te strony, ale to równocześnie pokazało, jak strasznie jest ważne, czy się zna ten tekst wcześniej i się wie, czego się oczekuje, czy też się nie zna. I, i jak reżyserzy mówią, że no ale słuchaj, to jest nadnaturalne, tylko że jak jest naturalne, jak ktoś nie zrozumie, to mówi, przepraszam bardzo, czy, Mógłbyś powtórzyć, prawda? Niektórzy mówią jeszcze raz, prawda? Tak. <laughs> tak, różne są te formy z poproszenia, żeby powtórzyć tekst. W filmie tego nie można, a ja to wymyśliłem sobie porównanie. Że tak jak czytamy, prawda? I czytamy i my słyszymy ten dialog, prawda, w momencie, jak czytamy. Jeżeli jest jakiś błąd w druku, że jest zatarty druk, w gazecie coś się poruszyło, kropla jakaś spadła, coś jakiś, ta trend, fa, farba, nie, nie tak. I nagle tego nie widzimy, się potykamy na tym. Nie wiemy, nie wie, nie wiemy co to jest za tekst. Możemy się domyślić ewentualnie. I możemy, albo i nie. I właśnie w każdym razie się potykamy tymczasem. Tekst dalej leci, tylko że w gazecie możemy się zatrzymać na tym i potem sobie dalej czytać. W filmie, jeżeli się potkniemy na takim niezrozumiałym słowie, to właśnie się zatrzymujemy na moment w percepcji, że to zajmuje naszą uwagę, co on powiedział, tymczasem on mówi dalej, nam coś ucieka w ogóle w tym momencie. I okazuje się, że nie rozumiem nie tylko tego słowa, ale nie rozumiem ciągu dalszego fragmentu, bo myślą, jesteśmy zęci, dlaczegośmy się tam potknęli, co, o co on mówił. A to nieważne, mówi reżyser. Ale jak nikt nie wie, że to jest nieważne. I, 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 I nikt nie wie, skoro jest w filmie, to jest ważne. I, 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 i ja uważam, że dopuszczalne było nieważne, jeżeli jest scena emocjonalna, i w sumie jest na tyle gęste, jest tyle słów, że wszystko się tłumaczy samą sytuację Już nieważne rzeczywiście, jakie słowo padnie, tylko ważne są te emocje, które się wyrzuciły. Natomiast jeżeli jest to rozmowa, tak, jak z Panią rozmawiam, to jeżeli bym teraz coś zatarł, prawda, coś, no to pani przepraszam, czy może Pan. Po... Powtórzeć. Jeszcze raz. Zmontujemy, prawda? To wyleci, prawda? Z, z, zmontujemy. I wtedy ja powtarzam tę samą myśl, już bez chrząknięcia, prawda? Bez połknięcia słowa, I, i, i słuchacz w ogóle nie wie o tym, że coś tutaj się zadziało. Jest biblioteka dźwięków, prawda? Z której tak. się wybiera odpowiednie dźwięki do słowa. Mhm. O właśnie, bo ja to tak mówiłem tylko o tym słowie. No, niech, niech będzie już, zostawmy słowa. Zresztą, słowo to jest. Z jednej strony w Polsce jest to olbrzymi problem ze względu na brzmienie naszego języka, gdzie ta obecność tonów wysokich jest ważna, te strzciciu str 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 i tym, i tym podobne rzeczy. I I zresztą emisja głosu jest trochę inna u nas niż w filmach amerykańskich, gdzie amerykański jest taki energetyczny. Wszyscy, którzy mówią, to mówią cały czas gęsto, prawda, energetycznie. Właściwie prawie się nie słyszy jakichś tych sycyty -sy czy tak mhm. dalej. Owszem, brytyjski, prawda, British English to jest okazuje się, ty, f, f, ty, yes, ty, tak, te, tak, te rzeczy tak. są, prawda? Wtedy słyszymy, ale również oni są cały czas energetyczni. U nas już ta energetyka plus te szeleszczenie jest, stwarza pewien problem. Ale o, a, y, Francuzi mają też dużo zresztą niby datalistów, ale oni równocześnie mają bardzo dźwięczny głos. Mówią też, jak mówią, to jest to. To jest też taki, taki jest, dźwięk, jest dźwięczny. Hmm. Prawda? Włoski jest w ogóle otwarty, bezproblemowy, Płynący. taki, 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 prawda, otwarty całkowicie. I co się okazuje. Kolega przysłał mi tekst amerykański na temat niezrozumienia dialogów amerykańskich, amerykańskich filmów. Nowa, nowa moda naturalności mówienia, że są tacy reżyserzy, którzy uwielbiają, jeżeli się mówi, właśnie naturalnie i z dużą ilością później efektów tła wokół gwaru, i że. Trudno zrozumieć jest, i, i wychodzą ludzie z, z kina po, po premierze i mówią, co on mówi, co on mówi. A reżyser jest zachwycony, że to było wszystko takie naturalne, więc okazuje się, pewna moda jest też, nawet tam doszła pewnej niezrozumiałości, ale <laughs> dialog mamy, więc sprawy w pewnym sensie, dialog postawiony w sposób zasadniczy, czy chociaż to jest tylko na skórek ta zrozumiałość. Bo jeszcze muszę o tym dialogu powiedzieć, bo jest coś tak, tak ważnego jak naturalność brzmienia i nasz stosunek do dialogu, nasz stosunek nasz do, do osoby mówiącej, czy w ogóle ma, ma znaczenie, relacje pomiędzy osobami, które rozmawiają, prawda, dystans pomiędzy nimi. I okazuje się to wszystko jest tak, jak podobnie w obrazie mamy bliskie plany, plany ogólne, informujące, czy coś. to tak samo również jest z dźwięku. I to też jest, i że możemy mieć sytuacje intymne, kiedy się rozmawia ze sobą blisko i, i tylko my się słyszymy wzajemnie i ten dźwięk musi nikt, to mu, musi, I że nikt inny tego nie, nie słyszy. Natomiast jeżeli ja słyszę że mówię i słyszę obecność pomieszczenia prawda, w, tym, tym, w tym dźwięku otaczającego, to znaczy, jest to dialog w pewnym sensie otwarty. Zresztą tutaj padł tytuł Halo Spitzbrudka, który był realizowany głównie na zdjęciach stuprocentowych, chociaż sporo postsynchronów też było, prawda, Bo tam były sceny muzyczne, efektowe, wiatry nie wiadomo, więc trzeba było te dialogi poprawić. Ale była taka scenka, być może Państwo pamiętają. Kiedy nasi bohaterowie, znaczy szpitzbródka i jego sponsor, współpracownik, weszli do banku i siadają na ławeczce w banku i rozmawiają na temat postępów. I oni siadają na ławeczce, które to są dwie ławeczki plecami do siebie, i siedzą na, prawda, tak, plecami, więc są już blisko siebie, tylko głowy odwracają w swoje strony. No i rozmawiają, prawda, na te, gdzie są, prawda, i potem on tam stuka laseczką w podłogę, jakaś od dołu, puk, puk czyli są już tak. tutaj pod spodem. No i grajmy to w rzeczywistym banku. Banku w sobotę, kiedy wówczas nie, 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 nie pracował, był, tak. nie, nie, był, był nieczynny, Dosyć szeroki plan był, gdzieś, prawda, że z kolanami, bo więc tam mikrofon gdzieś od spodu się tam przebija, nie mieliśmy mikroporów wtedy, wtedy w, w, w ogóle, mikroportów, czyli tych maleńkich mikrofoników gdzieś tam chowanych. No to dawne czasy tak, były. Tak, da, dawne czasy. I zresztą to jest upiorne, bo, mik, bo mikroporty trzeba chować, prawda, a to nie jest naturalne, żeby Coś było pomiędzy mikrofonem i ustami i tym dialogiem, który się roznosi w powietrzu, i to jest też właśnie upiorne. Jakie, gdzie można to składać, że ten dźwięk dalej był naturalny, a nie stumiony. I Żeby nie było widać. i żeby nie było widać, a żeby było słychać. I świetnie, żeby było słychać, i że nie szeleściły, prawda? Tutaj koszula czy, czy jakieś. Ozdoby damskie, korale, mnóstwo rzeczy może przeszkadzać. No ale wracając do tej sytuacji w banku, gdzie panowie rozmawiają ze sobą, no panowie mają wąskie głosy, no i rozmawiają i mówią. No i słychać, tylko ja równocześnie słyszę, że cisza tam była prawda? Statyści by jacyś byli, tam przechodzili, coś, ale cisza, no bo gramy setki, prawda? I niesie się ten głos. No ja widzę, że gdybym ja był w tym momencie w tym banku, stał tam tych 5 metrów od nich, to ja też słyszałbym te dialogi. Nie, i to jest sprzeczne ze sceną, bo oni rozmawiają między sobą, jest to spisek. Tak. No i poprosiłem reżysera, że tutaj musi być posynchron. Jak to? Przecież no ja nie to musi być posynchron. Pamiętam, jak przyszli aktorzy do studia, a Rzeszewski, który w telewizji robił, gdzie się wszystko nagrywało, po prostu prawda, mikrofon, na antenę czy na taśmę potem się nagrywał, nie było mowy o podsynchronie. I w ogóle strasznie przeprasza aktorów, że, ale nikodem sobie to wymyślił, prawda, i że, że musimy to nagrać na, na, na podsynchronie. Ja mówię tak. I oni mówili normalnymi głosami, właściwie, ale nie było w ogóle śladu tej otoczki przestrzeni. Był gwar. Dodane później, prawda, gwar, krok, Ja miałem poczucie, że oni rozmawiają między sobą i nikt inny tego nie słyszy. Więc właśnie coś, co działa na podświadomość, prawda, a y, to trzeba zadbać, pomyśleć wcześniej. I w drugą stronę, jak się robi postsynchrony, że też jest ta sterylność pewna, tak jak tutaj w studio, prawda, jest pewna sterylność. Tymczasem, szczególnie jeżeli ktoś podnosi głos we wnętrzu naturalnym, tak zwanym, to to wnętrze się odzywa. I to trzeba oddać, że im głośniej krzyczy, tym, tym bardziej się słyszy tę te, te przestrzeń i to też trzeba o to zadbać. Nawet jak krzyczy w studio, to potem trzeba pomóc pogłosem sztucznym, prawda, czy różnymi jakimiś technikami, że wiem, że na przykład są sytuacje właśnie nie do zrobienia w studio, tak się mówi o dosyć charakterystycznie, a to czasami się pojawia, krzyki kobiety rodzącej dziecko. Prawda, no, że może krzyczeć bardzo, tylko okazuje się, że nigdy studio nie odda tego efektu, który jest w szpitalu, gdzie są gołe ściany, gołe podłogi, i to pomieszczenie jest bardzo silne, prawda, silnie odpowiadające, że właśnie ten krzyk wypełnia całą przestrzeń. Niesie się gdzieś tam w dal. Prawda? I, I tutaj sztuczne pogłosy jakoś nie dawały rady zrobić tego, co natura, naturalne warunki dają. I, I właśnie te plany, zachowanie naturalnego gdzieś, planu, kiedy się w ogóle nie zwraca uwagi na dystans, i, i zwrócenie uwagi, czy ktoś uczestniczy w rozmowie, czy jest po, poza kadrem, czy jak gdyby poza sytuacją, czyli w ogóle gdzieś indziej, że to wszystko musi być też zaznaczone, żeby ludzie wiedzieli, że jak słyszymy głosy, czasami w serialach. Wszyscy mówią na podobnym planie, i tak samy zaraz, kto który to mówi. Trzeba popatrzeć, w jak jest ilość osób, komu się usta ruszają, bo właściwie plan ciągle jest taki sam, bo wszyscy mają mikroporciki w tej chwili, wszyscy są tak blisko. A tutaj trzeba zadbać przy zgraniu. W tej chwili to się często jak w fabułach się używa tych mikroportów i korzysta się z tych dźwięków bliskoplanowych, no to trzeba. Tym pogłosem, czyli stworzyć warunki pogłosowe, warunki akustyczne miejsca, w którym są, żeby stworzyć naturalność i żeby właściwie słuchacz nie zauważył, czy, że to jest coś już doklejone ekspost, post, prawda, czy, 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 czy właśnie, żeby odtworzyć natura, naturalne rzeczy. I to jedno z takich zadań warsztatowych, które miewaliśmy, kiedy są sceny na 100% u Kieślowskiego w dekalogu. Mieliśmy odcinek dziesiąty, znaczki, prawda, kiedy odziedziczyli, odziedziczyli synowie kolekcję znaczków. I się zastanawiałem się, ile to może kosztować, prawda, ile to może kosztować, ile to jest warte. Były to lata 80., gdzie była inflacja galopująca. Jak zrobiliśmy zdjęcia, prawda, montaż, to dziesięć odcinków tego cyklu. I jak doszło już do postsynchronów, to okazało się, że już są inne wartości pieniądza w ogóle. I, i trzeba zmienić trzeba dialog, na nowo. Trzeba upgrade'ować na nowo, nie tylko zdjęć nie przekręcimy. No zdjęcie nie, nie. Tak, tylko, tylko trzeba właśnie włożyć w usta inne wartości, żeby mieć w ogóle poczucie jakiejś wartości. No i w tym momencie trzeba było podmienić te teksty. No i teraz zrobić to tak, żeby w ogóle nie zauważyło się, że to jest dogrywane. Bo to jest. Yy, Pierwsza rzecz, którą, na którą zwraca słuch ludzki uwagę. Zmiany, że jeżeli ktoś mówi, ktoś mówi, prawda, i nagle mówi tutaj, tak, a potem znowu tak mówi, bo to, co w tej chwili mówi, to jest innego planu, prawda, inaczej był mikrofon, odsunięty, obrócony, prawda, albo aktor mówił innym tembrem głosu, prawda, dubel po dwóch godzinach na inną stronę, prawda, jak ktoś mówi i, i, i to natychmiast widz słyszy, że coś jest nie tak, nie ma ciągłości. I tutaj pilnowanie tej ciągłości, naturalności, zwracaniu z kim, z kim jesteśmy i, i, i tutaj przy tych postsynchronach, także włożenie im w usta, żeby to brzmiało identycznie jak cały pozostały dialog, to jest naprawdę czasami karkołomna rzecz, ale ma się satysfakcję, jeżeli później to jest ok, nikt tego nie zauważa, prawda? Nikt tego nie, nie zauważa i jest w porządku. I zresztą właśnie jako reżyser dźwięku, operator dźwięku, który gdzieś jest tam na końcu tych przewodów, mikrofonów czy to fal radiowych z tyłu, z B-planu I, i jestem niewidoczny, prawda? Tak też dla fotoreporterów czy coś takiego. wcale mi na tym nie zależy, żeby być widoczny, tylko rzeczywiście jesteśmy bez twarzy, że później w kinie też właściwie, niezależnie na tym, żeby zapamiętać, o jaki dźwięk był. Nie, to, to znaczy, że coś ściąga na siebie uwagę, chyba że reżyser w ogóle przemyślał i dźwięk ma swoją rolę w scenariuszu już, w filmie. I wtedy ten dźwięk rzeczywiście musi być ważny ściągać swoją uwagę, kiedy wiemy, jesteśmy skupieni i słuchamy tego dźwięku. I dźwięk o czymś opowiada i, i my musimy to zauważyć, co opowiada. Natomiast na ogół my służymy akcji obrazowi, jesteśmy takim elementem wspomagającym, gdzie nie powinniśmy ściągać uwagi na siebie, tak jak operatorzy obrazu czasami popisują się ujęciami. I jest mówi, jeżeli ktoś, prawda, się popisuje ujęciem, że sobie wymyślił ujęcie, to to jest coś sprzeczne z ideą filmu. Nie, to ujęcie jeżeli jest wariackie. To musi być dlatego, że właśnie nasz bohater jest wariacki w tym momencie, prawda? Wari wariatem. a nie dlatego, że zobaczył wspaniałe scenografię i chciałby tę scenografię grać. I tutaj też jeśli z dźwiękiem jest tak e, nawet mnóstwo pracy, to nawet jeżeli jest mnóstwo pracy z dźwiękiem, to potem jeżeli nikt tego nie zauważa, to jest bardzo dobrze. I tu zresztą mówiliśmy o Mistrzu Wadzie i Pan Tadeuszu, z którym właśnie pracowałem przy postprodukcji. I mnóstwo pracy było tutaj w Warszawie w studio Sonoria, gdzieś i z montażem muzyki, efektów, właśnie tych atmosfer, wybieranych pieczołowicie jako atmosfery, jako poszczególne efekty, i że to komponował komponowało. Już mieliśmy pewne pojęcie, prawda, jak to. Ma wyglądać, ale pojechaliśmy do Francji. Czy Wajda narzucał coś, czy, czy to. Nie Wajda właściwie to jest właśnie charakterystyczne było dla Wajdy, że on właściwie wolał dawać wolną rękę współrealizatorom wszystkich pionów niemal, Tylko wiedział, czego oczekuje, czego, czego oczekuje. I, i, I tylko decydował później, czy mu to odpowiada, czy nie, a może jak coś inaczej. I dlatego na przykład, w pan Tadeuszu. Nie spodobała mu się ilość psów myśliwskich, które osaczały yy, yy, niedźwiedzia. Powiedział, nie, to wyrzucić, to w ogóle nie, nie, nie to niepotrzebne. A później na zgrań na dużym ekranu brakowało, a myśmy już ich nie mieli. Poszedł do kasza, prawda, i przy kopiowaniu, albo <laughs> przy kopiowaniu tam już nie było. I, I trochę ta scena polowania jest taka troszeczkę. I scena polowania jest taka troszeczkę yy, może nie, nie żywa, nie, nie naturalna. Brak tam emocji, nie, tak, nie, niestety, bo okazuje się tych psów zawygrała. Ale właśnie jeszcze jeśli chodzi o tę wymagalność. Reżyserów bardzo męczy zgrywanie filmu. Co to jest zgrywanie filmu? Kiedy mamy wszystkie warstwy dźwiękowe, na iluś tam taśmiaś kiedyś było, teraz na iluś ścieżkach kom komputera. i Musimy to zgrać, żeby stworzyć jedną kompozycję, gdzie ważne rzeczy, żeby były słyszalne, żeby była atmosfera przestrzeni, to wszystko i żeby to wszystko było pozaszywane, tak jak jest z tych różnych kawałeczków dźwięku, czyli tak jak patchwork, ale żeby się nie w ogóle nie czuło nici, które te kawałki łączą. I Mistrz miał ten zwyczaj, że jak zgrywaliśmy, no to oglądaliśmy 20-minutowy akt filmu, taka rolka robocza. taka. Że oglądamy 20-minutowy fragment, zmontowany. No to widzicie, macie co macie do roboty, i mistrz wychodził, mistrz żoną udawali się do Paryża. W Paryżu to skrywaliśmy, gdzieś do miasta miał spotkania różne. I tego dnia, czy właściwie następnego dnia, kiedy mieliśmy skończony ten akt, oglądał. No i największym komplementem było to, że jak słyszałem, tak oglądał. No, samo się zrobiło. Bo to, to znaczy, że jest wszystko naturalne. Wszystko na swoim w miejscu w ogóle nie, nie ma co się czepiać i, i że nie, nie, nie czuje się, że ktoś się starał coś zrobić, prawda? Nie, to wszystko pasuje do siebie. Samo się zrobiło. Trochę tak jak Zimmerman grał na, gra na fortepianie i prawda, bardzo trudne technicznie są rzeczy. Natomiast ja w ogóle nie czuję trudności, które, te, te, które tam są. Nie, to jest sama muzyka, jest, jest wspaniale. I tak samo, jeżeli w filmie nikt się nie zwraca uwagi, jakie to było trudne, jakie to musiało być trudne, tylko odbiera, to też jest właśnie o to chodzi. Panie profesorze, a z kim się panu, z którym reżyserem pracowało najlepiej? Było takie porozumienie idealne. Machulski jaki był, bo to był bardzo i, pogodny człowiek. Tak, Mach Machulski jest bardzo pogodny i, i, i. Ja mówię o ojcu, i, prawda? Nie, no, no, ojcu, nie, 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 nie o ojcu, nie re, ak, aktorze, reżyserze, prawda? Machulski jest jeden, prawda, jeśli chodzi o reżyser. Tak. Tak, prawda? A, nie, tamten ojciec był aktorem, więc, więc mówimy o synu, o reżyserze, prawda? Czyli który zrobił VIP-a, VIP, zrobiłem z nim VIP, film VIP i szwadron. Z nim się pracowało sympatycznie, prawda? On jest jak gdyby bez, w pewnym sensie bezkolizyjny. Prawda? Nie ma jakichś specjalnych pomysłów. Właśnie też zostawia wolną rękę. Bardzo sobie cenię to, że jak robił film VIP, był to początek lat 90., postanowił wreszcie zrobić film stereofoniczny w wersji Dolby Stereo, ponieważ już od końca lat 70. i lata 80. to na świecie był rozwój technologii stereofonicznej i właśnie jest stereofonia Wielokanałowa, czterokanałowa, zakodowana na ścieżce optycznej. To był ten, ten, ten fenomen, prawda? tego, żeby ścieżka optyczna była zakodowana nad, nad, jak w dwóch, le, kanał lewy, kanał prawy, było to zakodowane. Natomiast poprzez matrycę dokodującą uzyskiwało się kanał lewy, centrum i kanał prawy oraz dźwięki otaczające. Prawda? I no, na dźwięku optycznym i więc nowa technologia. I, a myśmy, lata 80. Byliśmy w czarnej dziurze, prawda? Jakieś tak, technologiczne i finansowe. Nowatorskie. Tak, i, i on właśnie powiedział: Czas zrobić, prawda? Film nowoczesny, i dlatego też w okresie zdjęciowym, kiedy byliśmy w Paryżu, też. To też była koprodukcja i też odwiedziliśmy studio, z którym miał być zgrany ten film, żeby się dowiedzieć, jak należy przygotować materiały. I rzeczywiście to byłoby ciekawe doświadczenie, ile można zrobić, prawda? Nawet monofonicznymi dźwiękami, tylko mając tę technologię nową do dyspozycji. I wydaje się, że całkiem ten film udał się nieźle, tylko zabawną anegdotką na deser jest to, że jak była premiera filmu w Polsce, tego jednego z pierwszych, który był zrobiony w tej technologii, nowej technologii dźwiękowej, no to wybrano kino Relax, który nie było w stanie tego odtworzyć, ale za to miał dobre kulisy, prawda? I te kuluary, gdzie, prawda, po, po, po premierowe, I wielki, i wielki, i wielki ekran. I tyle, że wówczas tamten dźwięk analogowy z tej ścieżki można było odtworzyć monofonicznie. On brzmiał inaczej. Był brzydszy, prawda? taki bardziej szeleszczący. Prawda? Nie było to ładne brzmienie, ale nie, nie było tak tragicznie jak później Dolby SR. Nowe, te, nowe były standardy tego kodowania dźwięku, i one już jak były odtwarzane monofonicznie, to w ogóle dramat brzmieniowy. Ale i tak się zdarzało, właśnie, że nie, ale kto to usłyszy, czy coś takiego, a to są rzeczy dram dramatycznie. Tylko to, bo my tutaj mówimy właśnie o jakichś konkretnych moich realizacjach i osiągnięciach. I Tymczasem to wszystko jest w stosunku do tego, co w ogóle można zrobić w kinie, prawda? O czym można marzyć i w tej chwili rzeczywiście zbliżyliśmy, zbliżyliśmy się technologicznie do tego, co się w świecie robi, że nie odstajemy już, jeśli chodzi o, o sprzęt, tylko właśnie czasami język polski jest tutaj problemem. A... Powstają u nas realizacje też, które są całkiem smaczne. A co do reżyserów, to tak jak z Machulskim się mówię, pracował sympatycznie. On tak ufał, prawda? Realizatorom, to wiem, że bardzo mi dużo dała współpraca z Kieślowskim. Kiedy z. z dekalog. De, Idea była, żeby tam większa ilość realizatorów to robiła, żeby właśnie się nie wypalali. Tak to się mówi. Żeby każdy żeby był odcinek realistyczny. Jeśli, jeśli chodzi o obraz, to była zasada, że każdy odcinek miał inny operator w ogóle robić. W końcu tak się złożyło, że jeden operator, Piotr Sobociński, zrobił dwa. Odcinki, tak, tak jakoś wyszła a tak poza tym że rzeczywiście każdy odcinek robił inny operator ze swoimi pomysłami, ze swoją energią, bo to jest człowiek, który najbardziej ciągnie plan, prawda, i jest najważniejszy koło reżysera. A Krzysztof Kieślowski nie miał zwyczaju narzucania, prawda, jakiejś wizji swojej i dlatego został to operatorom. On pracował z aktorami, bardzo dla niego było właśnie pra, prawda, dokumentalna niemal prawda, aktorów była bardzo ważna i tutaj on dbał o warunki, także, że dla dźwięku to były y, odpowiednie warunki, że wiedział, że jak teraz kończy się ujęcie, prawda, że mógłby powiedzieć stop, ale właśnie w tym momencie przejeżdża samochód dosyć hałaśliwie w tyle, to musi odczekać z tym stop albo pokazać ręką, żeby. Za, z, zatrzymali kamerę, żebym ja mógł mieć ciągłość tego samochodu na ujęciu, bo później się to będzie montowało i to, cięcia, dwień, to tak. i, i to się czuje krojenie, prawda, rzeczywistości. A jeżeli się ten dźwięk zostawi, po prostu na innej taśmie ten dźwięk dalej polecia, a my z innego ujęcia bierzemy następny dialog, to wszystko okazuje się naturalne. i, to, i to. Ale to, to już na, na planie. Natomiast to było ważne w postprodukcji właściwie w ogóle nie miał jakichś wizji. Co zresztą się czuło, jak się czytało scenariusz i scenopis. Jak się weźmie Mówimy scenopis. O Kisłowskim. Kisłowskim, jak weźmie się scenopis odcinka szóstego tego, tego cyklu, czyli krótki film o miłości. I tam wiele ist, y, istotnych elementów w obrazie, kiedy to chłopak podgląda przez lunetę Szapowską. tam na przeciwko, tam wspaniała, w innym bloku, prawda, dziewczyna. I, i dzieje, dzieje się, dzieją się różne rzeczy. I właśnie, a to mamy zbliżenie patrzenia przez lupę i tak dalej. i teraz wszystko to jest opisane w obrazie, dokładnie wszystko, co się widzi. Dźwięk się pojawił w momencie, kiedy, kiedy się tam udało, od, 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 prawda? Z, telefon zadzwonił i, i słyszymy, co jest w telefonie, albo że nie ma w telefonie tylko oddech, prawda? Coś takiego. A, re, a reszta pusto. W ogóle dźwięku pusto. Jak takie miejsce, prawda? Tutaj był jest opis obrazu, a tutaj po prawej, tam na trzy strony, czy tam pięć stron, d, dwa zdania są, a poza tym pusto, puste i trzeba było to wypełnić. I, I to wypełnianie takich właśnie w przestrzeni. To była spora przyjemność, i to jest spora przyjemność dla reżyserów dźwięku, bo mogą budować przestrzeń, nastroje, poczucie, właśnie poczucie nastroju, poczucie chwili. I przypuszczam, że gdybym spytał po filmie, gdzie jest tam taka bardzo śmieszna scena, kiedy nasz bohater nasyła na mieszkanie tej podglądanej osoby, które widzi jest Przyszedł jakiś dochodzący pan, prawda? I właściwie idą gdzieś do łóżka i zaraz coś się będzie działo. A on do, wysłał tam ekipę awaryjną od, od gazu, prawda? Zgłosiwszy jej adres, bo adres dokładnie znał, bo, no, bo on roznosił listy i wiedział, prawda, kto, kto to jest ta pani ta. I, obs I obserwował to wszystko, co się dzieje. I my nic nie słyszymy z tego, co się dzieje tam po tamtej stronie, prawda, bo to jest przestrzeń między blokami całego tego osiedla. I gdybym się spytał widza potem, co on tam słyszał, daje głowę, że bardzo mało ludzi cokolwiek by powiedziało, co usłyszało. Natomiast to, że jest otwarte poczucie śmieszności całej tej sytuacji, to nie tylko tak, że tam aktor zagrał, prawda, nagle już kiedy się dowiaduje, że o, patrz, Widzisz, tam tego okna, tam podgląda nas tutaj, jesteś podglądany przez lunetę, mówi Szapołowska. Poza, po, poza tymi kiedy on tam śmiesznie się chowa, jak gdyby przed tą kamerą, to, że w całej, na sporej części sceny słychać szczekające, jazgoczące, małe pieski, które, prawda, jakieś mają do siebie pretensje na takie wieczorne spacery, tak, jakieś idą i strasznie śmiesznie brzmią. I, i, i to podnosi jest i jazgot, są emocje w tym szczekaniu, a równocześnie przestrzeń taka międzyblokowa, kiedy to niesie echo, i właśnie ta śmieszność ich takich ujadających małych, małych piesk, piesków. Nie wiem, czy ktokolwiek świadomie to zauważył, ale wiem, że ten smaczek, że dokładnie tam myśmy te pieski włożyli, takie szczekające, spowodowało, że ta scena jest taka śmieszna. Więc na, na, na pewno kieś, Kieślowski. Bardzo ważnym reżyserem, zresztą z którym zrobiłem niemal wszystkie filmy fabularne, był już nieżyjący Piotr Szulkin. Film, reżyser, który w tej chwili dla obecnego pokolenia w ogóle nie istnieje nie istnieje, tak. nie istnieje w ogóle, nie ma tych filmów w telewizji, prawda? Nie są powtarzane gdzieś. Do... Natomiast pod koniec lat 70., w latach 80., on był ważnym reżyserem pokazywał, prawda, taką dziwną rzeczywistość postindustrialną, trochę, prawda, coś w rodzaju science fiction, gdzie rzeczywistość jest ze strzępów cywilizacji, prawda, która nam się ostała i właściwie jak tutaj się człowiek w tym wszystkim znajduje, to no nie były to zbyt wesołe filmy. Chociaż Trudne do, re, do realizacji dźwięku. W realizacji dźwięku właśnie i, i on, a on miał bardzo wyraźne wyobrażenia, jeśli chodzi i o dźwięki, jeśli chodzi o scenografię, detale. Właściwie wszystko zamieszczał w scenopisie i potem wiele konfliktów było i pomiędzy właśnie scenografią a nim, kiedy ten ktoś, kto przeczytał, coś zaproponował, nie trafił dokładnie w to, co sobie reżyser wyobraził wcześniej. Że tutaj, jak gdyby, dosyć wąski margines był błędu. A jeśli chodzi o dźwięk, to Jakoś się do, dogadaliśmy, ja już rozumiem co na czym mu zależy i co i co z czego oczekuję. Wiedziałem, że mogę. W dziwnymi dźwiękami tw tworzyć świat, bo to był taki dźwięk trochę sterylny, dziwny, trochę pusty i okazywało się, że tam właśnie dźwięki przekształcone, dźwięki naturalne, które są z, 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 in, z inną prędkością, prawda? Inaczej brzmiące i że nie, nie są informacją o jakimś konkrecie, tylko właśnie stanowią element tła, prawda? Taki dziwny i też, że miałem dusz, to sporą swobodę, prawda? Przy, w sumie, przy, przy realizacji z nim, ale właśnie jak już się porozumieliśmy, pomimo tego, że Mówiło się, że był jednym z najtrudniejszych reżyserów, prawda, jeśli chodzi o współpracę, ale potem. No, dawała zaczę... satysfakcję, tak. Dawała satysfakcję, tak. Na końcu dawała satysfakcję. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Była bardzo ciekawa. Moglibyśmy tak o świecie dźwięku i filmu rozmawiać jeszcze bardzo długo. Mam nadzieję, że się spotkamy znowu w naszym studiu, i wtedy, jeśli pan pozwoli, będziemy dalej rozmawiać o tym innym świecie. Świecie dźwięku, który właściwie każdy inaczej odbiera. Dziękuję bardzo za to otwar, otworzenie możliwości ewentualnie do powiedzenia, bo wiem, że się rzeczy, mając po tych kilkadziesiąt lat praktyki, tyle doświadczeń i wydarzeń, które się zdarzyły, to czasami zwracam uwagę na minusy. Ale tak to jest, że jak się realizuje film to się przede wszystkim pamięta emocjonalnie to, co nie wyszło, z czym się walczyło, prawda? Z kim trzeba było walczyć, żeby coś w końcu wyszło. A czymś wspaniałym właśnie jest to, kiedy coś się dodaje, na przykład w ogóle nie padł w tej chwili tytuł filmu, który kocham, i wszyscy, którzy realizowali ten film, go kochali, uważali, że to jest jeden z najjaśniejszych momentów tych kilkudziesięciu lat pracy w filmie, mianowicie Dolina Isy z Konwickim, który dla wszystkich i na planie, i w postprodukcji potem był czymś w ogóle wyjątkowym, jeśli chodzi o współpracę, o możliwość działania. I współpracy ekipy z reżyserem i reżysera z ekipą ludzi między sobą, że coś w ogóle niesłychanego, jaką, jaką konwiski stworzył atmosferę i i wiem, że też tam właśnie ten film, tworząc przede wszystkim, kiedy to była stara technologia, kiedy to było wszystko na osobnych taśmach montowane, i dopiero na sali zgrań to się ze sobą spotykało. I trzeba to było i zresztą na raty, bo było mniej tak zwanych główek do odtwarzania. Nie, by, nie byliśmy w stanie wszystkich taśm założyć. Trzeba było na raty partiami robić tak zwane zgrania, że yy, trzeba było wyobrazić sobie, do czego chcemy dojść, i to, jak właśnie. Dochodziliśmy do tego i okazało się, że to, co sobie wyobraziliśmy, co na partyturach, bo wtedy malowało się partytury, tak, dźwiękopisy, gdzie były spisane sceny konkretne prawda, na osi czasu prawda, oraz też konkretne taśmy, gdzie co zamontować, który efekt w którym miejscu, wręcz zaznaczając, czy tutaj taki wprowadzony fade in, czy fade out, prawda, wyprowadzić z wyciszeniem, jak, jak to ma być zmontowane. I później to się spotykało i pasowało to do siebie, prawda? To tak jak montaż, ale równocześnie z grani, gdzie wtedy też na żywo trzeba było to wszystko robić, bez nie było automatyki i to były wspaniale takie... Ale efekt był cudowny. Tak, i, ale to była to równocześnie koncentracja uwagi, tak, taka emocja, której dzisiejsi młodzi ludzie już nie mają. Szans spotkać jestem, bo w tej chwili w komputer, komputer wszystko zapamiętuje. Jeżeli ktoś zrobił dobry ruch, to komputer już zapamiętał. I zresztą w tej chwili już rzadko kiedy właściwie on myszą się, robi ruchy, prawda, a potem się sprawdza, co z tego wyszło. Tymczasem tam wtedy trzeba było, słuchając. Reagować, prawda, robić ruchy na ilość tłumikach równocześnie czasami, prawda, tu, tu zmienić, tu zamknąć, tutaj otworzyć, tu włączyć, korekcję, tutaj dodać po głosu. To było naprawdę jak parkour taki na, z przeszkodami i jak się przez to przeszło, prawda, to była olbrzymia satysfakcja i no, i potem słuchając spokojnie, tak to jest to. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i do następnego spotkania. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję.